No i szanowni państwo, mamy profesjonalną strzelnicę, ale za chwilę obsługa strzelnicy da pokaz wyszkolenia wojskowego. A w tym pokazie będą uczestniczyli uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego CNB imienia polskich spadochroniarzy. Szanowni państwo, tu właśnie dostałem od pana Jarosława informację, że w Płocku dzisiaj szkoła CNB skacze na spadochronach już na płockim lotnisku, tak więc to się wszystko prężnie rozwija i nie trzeba będzie jeździć do Piły, tak, na te skoki, tylko będzie to można wykonywać w Płocku. Właśnie rozmawiając tu na boku, przyglądając się ćwiczeniom, pan Jarosław powiedział mi, że już uczniowie której klasy? Klasy drugiej. Uczniowie pełnoletni będą żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. To znaczy, że będą kontynuowali naukę w szkole. Poza tym będą uczestniczyli w ćwiczeniach takich żołnierskich, wojskowych. No i pobierali ekwiwalent finansowy za to, że już są żołnierzami. Tak, oczywiście. Pierwsza przysięga w Płocku za tydzień 15 lipca. Zapraszamy. Tak więc wojsko zawodowe to jest coś innego, z czym młodym ludziom kojarzyło się kiedyś wojsko. Kiedyś robiło się wszystko, żeby do wojska nie pójść. Teraz ludzie idą do klasy takiej właśnie o profilu mundurowym, idą do wojska po to, ponieważ widzą w tym coś, coś na życie, coś, że w ten sposób można jak gdyby ciekawie spędzić jak gdyby swoje życie, że poświęcić się właśnie mundurowi, obronie, działaniom takim militarnym. Należy też podkreślić, że 2/3 to są dziewczęta, szanowni państwo. 2/3 to są dziewczęta, czyli za chwilę to dziewczyny będą nam robiły lanie. Będą nosiły spodnie.
One już noszą spodnie i są całkiem nieźle rozciągnięte i wyćwiczone. Nie wydaje mi się, żeby jakoś wstępowały w tych ćwiczeniach facetom. Absolutnie. W ogóle nie ma różnicy, jeżeli chodzi o kolejkę. Tak więc serdecznie zapraszamy.